Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z matematyki chciałam Wam pokazać własność ciągu geometrycznego i ustalenie któregoś tam kolejnego wyrazu tego ciągu. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, liczby 64x i 4 są odpowiednio pierwszym, drugim i trzecim wyrazem malejącego ciągu geometrycznego. I polecenie brzmi: oblicz piąty wyraz tego ciągu. A więc w tym momencie powiem w ten sposób. Musimy zauważyć, że te liczby mają się układać w sposób malejący. A więc 64, potem ma być ciut mniejsza liczba i dopiero wtedy 4 też jako jeszcze niższa liczba. A więc musimy zauważyć to, że jeżeli 64 przemnożę dwukrotnie przez pewną stałą liczbę, która tworzy nam ten ciąg geometryczny między tymi liczbami, bo tak, 64 razy q daje mi x, x razy q daje mi 4. Czyli można powiedzieć też, że 64 razy 2 razy, dwukrotnie przemnożone razy q daje 4, czyli razy q do kwadratu daje 4. A więc jeżeli to 64 przerzucę na drugą stronę poprzez dzielenie, zostaje nam własność, że q do kwadratu to 1 szesnasta. A pytanie, ile w tym momencie wynosi samo q? Albo q wynosi minus 1 czwarta, albo q wynosi plus 1 czwarta. A w związku z tym, że ciąg jest malejący, to q musi być dodatnie. Dlaczego? Bo gdyby przyjąć, że q jest minus 1 czwarta, to ok, wynik wyszedłby minus 16, który jest mniejszy od 64, ale minus 16 przemnożone razy kolejne minus 1 czwarta da wynik 4, czyli się zgadza, ale ten wynik będzie już w tym momencie wyższy niż wyraz poprzedni. A z definicji jakiegokolwiek ciągu malejącego wiemy, że między kolejnymi liczbami jest zasada, że ten wyraz kolejny jest mniejszy. A to by było 64, potem liczba mniejsza, a potem znowu większa, więc nie byłby to ciąg malejący. A więc przyjmujemy, że q może wnosić tylko 1 czwartą. A więc jeżeli polecenie brzmi oblicz wyraz piąty tego ciągu, musimy zauważyć, że wyraz piąty, czyli a5, stanowi wyraz trzeci przemnożony dwukrotnie przez liczbę q, czyli razy q do kwadratu. A więc trzeci wyraz, jeżeli wynosił on 4, to przemnożony razy q do kwadratu daje nam w tym momencie 1 czwartą. Ja kończę omawianie tego zadania. Pochodziło ono z matematyki, z własności ciągu geometrycznego. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, możecie od razu pisać na zadania, projekty, @uwp.pl. Tam załączajcie zadania i odpiszę do Was jako korepetytor, czy jestem w stanie Wam pomóc. Ze strony YouTube'a polecam subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie, komentowanie, udostępnianie i tworzenie playlist z moimi filmami. I zapraszam Was serdecznie do nauki.